Witam Was bardzo serdecznie. Krótko w pierwszej minucie, żebyście wiedzieli o czym będzie ten film. To jest podsumowanie zdań z grupy 01, którą prowadzę w środy. I bohaterami dzisiejszej lekcji są zdania, które będziemy analizować. Ja chcę znaleźć inną pracę. Albo moja siostra chciałaby Cię poznać. Czasownik poznać. Moja siostra poznałaby cię chętnie. Czyli inaczej, chętnie by cię poznała. Jej rodzice chcieli u nas nocować. Moja taksówka już jest. Czy masz ochotę na kawę? Chętnie bym z Tobą porozmawiał. Chciałbym chętnie kawę. Z użyciem czasownika. Haben. Tutaj te puste miejsca, które widzicie, to będą zdania, które się za chwilę pojawią. Będziecie widzieć, co jest ukryte pod tymi zdaniami. I będę to analizował. Także zapraszam. Dobrze, zaczynam analizować. Tak jak mówię, te zdania pojawiły się 4 września tego roku, w środę. Jak to zwykle, mam grupę, właśnie zwroty podstawowe. Nazywam ją numerycznie Grupa 01. Pierwsze zdanie. Ja chcę znaleźć inną pracę. I teraz możecie sobie zrobić pauzę lub posłuchać mojego wyjaśnienia. Klikam, wchodzę, czarny kolor. Ich will einen anderen Arbeit finden. Arbeit rzeczownik ma rodzajnik die, dlatego jest eine andere. Finden jest kogo co, dlatego jest to samo eine andere. Ich will, to jest czasownik wolen chcieć. Drugie zdanie. Moja siostra chciałaby cię poznać. Jak brzmi to zdanie? Pauza lub od razu przechodzicie do zdania. Meine Schwester möchte dich kennenlernen. Bo czasownik poznać to jest kennenlernen. To jest ciekawy czasownik, bo on tak naprawdę składa się z dwóch czasowników. Z który oznacza znać, i z lernen, który oznacza uczyć się. Natomiast Niemcy mają to do siebie, że łączą dwa słowa, czy rzeczowniki, czy też nawet czasowniki, jak w tym przypadku. I powstaje nowe słowo. Poznać. Musiałem odkrząknąć. Moja siostra kolejne zdanie. Moja siostra poznałaby cię chętnie. Zróbmy to zdanie bardziej po polsku. Moja siostra chętnie by. To, że to jest Excel, mogę sobie to na bieżąco też hmm, zmieniać. Chętnie by cię poznała. Po polsku mamy dwie możliwości. Po niemiecku jest tylko jedna. Jaka? Taka. Meine Schwester würde dich gern kennenlernen. Würde to jest tryb przypuszczający. I na końcu musi stać bezokolicznik. Kennenlernen. Dlatego Würde kennenlernen poznałoby cię chętnie. Jej rodzice chcieli u nas nocować. Nie? Mamy rodzice, mamy nocować, mamy czasownik chcieć. Chcieć to jest wolen, A w czasie przeszłym chcieli. Odsłaniamy zdanie. Ire elten wollten bei uns übernachten. Wolten bei uns übernachten. Wolten to jest czas przeszły, wolę. Elten, rodzice. Irre jej. Übernachten, nocować. Zwróćcie uwagę, że czasownik nocować to jest nachtn, to jest czasownik zbudowany z rzeczownika nacht, noc. Natomiast no, jest chyba jako przez. Przez noc zostać gdzieś, nie? Czyli przenocować. Bardzo fajnie to się klei, moim zdaniem. Dobra. Kolejne zdanie. Tak sobie myślę, że ja może te zdania będę podkreślał na zielono. Moja taksówka już jest. Brzmi to zdanie następująco. Mein taxi, dein taxi, bo jest twoja taksówka. Dein taxi ist schon da. Tu chodzi, słuchajcie, o czasownik da sein. Czasownik być obecnym, istnieć, znajdować się. Da sein. Dein taxi ist schon da. Dobra, kolejne zdanie. Czy masz ochotę na kawę? Po niemiecku brzmi to, odsłaniam, Hast to Lust auf Kaffee? Hast to Lust? Mamy rzeczownik Lust. Mamy czasownik haben, który go obsługuje. I mamy rzeczownik Kaffee. Pamiętajcie, że kawa po niemiecku pisze się podwójna F i podwójna E. Hast du Lust auf Kaffee? Dobra. Kolejne zdanie. Chętnie bym z Tobą porozmawiał. Zaznaczmy sobie tutaj. Jak brzmi to zdanie po niemiecku? Uwaga, odsłaniam. Ich würde gerne mit dir sprechen. Ich würde. Znowu mamy tryb przypuszczający. Czasownik wyrde i w bezokoliczniku szperechin. Może się czasami pojawić pytanie, czy może być RAIDEN? Może być. Jako alternatywa. To jest to zdanie. Kolejne zdanie. Dam sobie to na zielono, a to wyłączę, żebyście śledzili, widzieli w którym miejscu jesteśmy. Dobra. Chciałbym chętnie kawę. I tutaj użyjcie czasownika haben, nie? żeby wyrazić prośbę, żeby wyrazić ochotę na to, żeby właśnie dostać kawę. Jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby było haben? Zdanie brzmi następująco. Ja to odsłaniam. Uwaga. Ich hätte gerne einen Kaffee. Czyli dosłownie miałbym chętnie kawę. I tutaj dałem trzy kropki, bo tu chciałem jakby zaznaczyć fragment, gdzie możecie gdzie możecie się zastanowić nad tym, jak to będzie realizowane jeżeli chodzi o rzeczownik. Natomiast tutaj jest taka sytuacja, że poczekaj coś zrobię głośniej słuchajcie. Nie, nie to chciałem. No, chyba będzie dobrze. Dobra, wracam tutaj. Ich hätte gerne, czyli miałbym chętnie. Słuchajcie, ten zwrot dodnosi się tylko i wyłącznie. Jestem trochę przeziębiony. Od, muszę odkrząknąć co jakiś czas, dlatego wyłączam mikrofon. Że hätte dotyczy rzeczowników, nie? Czyli ich hätte gerne eine pizza, ich hätte gerne ein Bier, ich hätte gerne. Kogo, co jest rzeczownik. Chodzi o to, że Hete nie łączy się z czasownikami, tylko właśnie z rzeczownikami. Dobra, ja chciałabym to samo co koleżanka. Zdanie brzmi po niemiecku następująco: Ich hätte gerne dasselbe wie meine Freundin. I tutaj użyłem koleżanka, Freundin to jest bardziej przyjaciółka. I pozwolę sobie to zmienić od razu. Co moja przyjaciółka jeszcze ma opowiedziawszy. Meine Freundin. Ich hätte gerne dasselbe, wie meine Freundin. To jest tak samo jak, nie? Ok. Jego wujek, kolejne zdanie. Jego wujek będzie pracować w Anglii. Będzie pracować. Nie wiem, czy na ile dobrze wyczu wyczuwacie. Jest czas przyszły. Czyli mamy czasownik werden i bezokolicznik. Werden w odmianie. Skoro wujek odsłaniam zdanie sein onkel wird in England arbeiten. Czas przyszły, mamy Wirt i mamy Arbeiten stojące na końcu. To jest to. Dobra. Kolejne zdanie. My nie chcemy się już spotykać. Taka deklaracja. My nie chcemy się już, czyli się spotykaliśmy i coś nastąpiło, jakiś kryzys, jakiś konflikt my już nie chcemy się spotykać czy też my nie chcemy się już spotykać chodzi mi o to że już słowo w tym polskim zdaniu jest elastyczne jego miejsce nie jest przytwierdzone do jednego i teraz jak to zdanie zabrzmi po niemiecku odsłaniam wir wollen uns nicht mehr treffen wir wollen uns treffen to byłoby my chcemy się spotykać spotkać Natomiast ta negacja, już nie, to jest nicht mehr. Ja to zaznaczę na czerwono może. Żebyście mieli tutaj pok O, nie ten kolor chciałem użyć. Jakiś róż mi wyszedł śmieszny, a ja chcę czerwień. <laughs> Dobra, nicht mehr. Już więcej nie. Dobra, kolejne zdanie... My się już nie spotykamy. My się już nie spotykamy. To zdanie brzmi następująco. Wir treffen uns nicht mehr. Już nie ma czasownika wolen, że chcemy czy nie chcemy. Tylko się już nie spotykamy. Jakby fakt. Bez akcentu woli czyjejś. Wir treffen uns nicht mehr. My się już nie spotykamy. Dobra. Kolejne zdanie. Ja tam nie jadę. Nie jadę tam w żadnym wypadku. W żadnym wypadku, w, kon w kontekście, w żadnym razie. Nie? Że nigdy tam nie pojadę. To jest taki kontekst. Uwaga. Ich fahre dahin auf keinen Fall. Auf keinen Fall, czyli w żadnym wypadku nie ma szansy, nie ma opcji na to, że ja tam pojadę. I żebyście byli świadomi, tutaj, keinen jest negacją na tyle silną i dużą, że nie trzeba żadnego innego używać pod tytułem nicht, czy tam cokolwiek jeszcze innego, bo to wystarczy. Ich fahre dahin, of keinen Fall. Dobrze, kolejne zdanie. W żadnym wypadku tam nie jadę. To bawiliśmy się na lekcji. Zmianem szyku wyrazów, żeby pokazać, że to samo zdanie, tyle że z przestawionym elementem, nadal niesie tą samą treść. I tutaj chcieliśmy auf keinen Fall dać na początek. Jak zabrzmi to zdanie? Auf keinen Fall fahre ich dahin. Nie? Dobra, kolejne zdanko. Jego brat nadal pracuje w Kauflandzie. Zdanie brzmi następująco. Sein bruder Arbeitet immer noch im Lidl. A, kolego. Nie Lidl, tylko Kaufland. Jak robię te zdania z wami, dopiero widzę gdzieś tam, że są czasami jakieś takie niuanse się wdarły. Nieścisłości. Słuchajcie. Immer noch. To, jest, to są dwa słowa, które tłumaczymy jako słowo jedno w polskim. Nadal. Możemy to przetłumaczyć jako ciągle. Ustawicznie. No, Non-stop. Tylko, że w języku niemieckim to są dwa słowa: im, noch. jak wiecie, oznacza zawsze, a anoch oznacza jeszcze. Natomiast razem dają inne znaczenie. To jest ważne. W niemieckim to jest normalne. Jedno słowo ma znaczenie, drugie też, a zestawione ze sobą otrzymują trzecie znaczenie. Jego ciocia bez przerwy do nas, nie do nas, do nas dzwoni. To jest kolejne zdanie. To zdanie brzmi następująco. Uwaga. Iretante ruft uns immer wieder an. Ima vida. Bez przerwy do nas dzwoni. Czasownik anrufen, Jak widzicie, jest czasownikiem rozdzielnie złożonym. Er ruft. To jest czasownik, damy go na niebiesko. I an, to jest jego przedrostek, który w tym przypadku ląduje na końcu. Dlaczego na końcu? No odmiana przez osobę, nie? Ima vida, słuchajcie. To jest bez przerwy. Czym się różni od Emanoch? Emwida ima to jest bez przerwy, w sensie częstotliwość. Jest, znowu jest, znowu uderza, znowu dzwoni, znowu dzwoni, znowu dzwoni, znowu dzwoni. Czyli jest takie coś, że dzwoni, przestaje. No wiadomo, nie da się rady. Nie da rady dzwonić przez no, z tą parę godzin. Tylko wykonuje tą czynność na tyle często. Nie? Gdzieś tam w tle jest słowo OFT, że oceniamy to jako bez przerwy. Non-stop, ima wida. Czyli jest powtarzalność. To, to się nie dzieje cały czas, tylko się dzieje często. Ema wida. A immer noch, nadal, to się dzieje cały czas, bez przerwy. Na przykład praca gdzieś. Na przykład mieszkanie gdzieś, że nadal mieszka w Niemczech, nadal mieszka w Szwajcarii. Nadal, czyli jeszcze. Dlatego to noch tak pomaga, że ten proces trwa. A ima coś ktoś robi. Przychodzi. ima Dzwoni. ima Wysyła maile. ima Wysyła SMSy. ima Czujecie to? To jest takie właśnie częstotliwość, a ciągłość. Dobra. Kolejny. My chętnie zadzwonilibyśmy do naszego dziadka. Dobra. I zdanie brzmi następująco. Wir würden gerne unseren Opa anrufen. Znowu czasownik anrufen. Mamy bezokolicznik. Właśnie anrufen, czasownik würden, jako wprowadzenie trybu przypuszczającego. I mamy czasownik z akusatywem, dlatego z kogo co? Unseren Opa. Wir würden gerne unseren opa, das to. Co mam dzisiaj ugotować na obiad? Takie pytanie, czasami mój dylemat osobisty, ale okej. Okay. Wasoliś, chodź, co my tak kocham? Wasoliś, co mam? Jaką mam opcję? Jaki mam wybór? Wśród tych wszystkich wariantów. Wasoli, ojcze, co e... my tak kochen? Kochen gotować. To jest chyba jasne. Dobra, kolejne zdanie. To będzie Ci z pewnością smakowało. W tym zadaniu jest czas przyszły. Das wird dir auf jeden Fall schmecken. Wird schmecken. To są czasowniki, że to będzie. Czasowniki daję na granatowo. Dia, bo to jest datyw. Czasownik schmecken jest datywem. Smakować komuś. Tobie. Dia. Auf jeden Fall. To jest przeciwieństwo auf keinen Fall, który mieliśmy tutaj. No, natomiast nie przetłumaczymy tego dosłownie, nie? że to będzie w każdym wypadku. Tak, trochę w tym kierunku to idzie, że w każdym wypadku będzie ci to smakować. Czyli obojętnie, czy weźmiesz ziemniaki, czy frytki, czy nie wiem, cokolwiek innego, czy mięso wołowe, czy wieprzowe, obojętnie, i tak, o jeden Fall, wednesday schmecken. Tak, mają dobrą kuchnię. O tym mówi to zdanie, nie. I ostatnie zdanie, my będziemy jeść kolację. I to zdanie brzmi, via werden zu Abend essen. Znowu mamy, werden, my będziemy, czas przyszły i bezokolicznik essen. To, jest, to są zdania, słuchajcie, z grupy 01, czyli zdania z zwrotem podstawowe. To jest zadanie domowe dla każdego, który dostał po lekcji. Które potem komentujemy na lekcji, rozwijamy i odpowiadamy sobie. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia, hej!